Mimo zakazu, setki tysięcy Ukraińców wjechały do Polski. W tle korupcja, Ukraińcy objęci mobilizacją wjeżdżają do Polski. W tle korupcja na granicy. Do Polski wjechało 432 tysięcy Ukraińców objętych mobilizacją. Przekroczenie granicy, mimo zakazu, miało być możliwe w związku z korupcją po ukraińskiej stronie. Kiedy w lutym Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski zarządził powszechną mobilizację. Oznacza to, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy otrzymają wezwania do służby wojskowej, są zobowiązani stawić się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nie mogą też opuszczać kraju. Tymczasem, jak informuje Rzeczpospolita, wbrew zakazowi, z Ukrainy wyjeżdżają mężczyźni objęci mobilizacją. Wszystko za sprawą korupcji na ukraińskiej granicy. Korupcja na granicy. Nawet 5 tysięcy dolarów łapówki ukraińska SBU miała zatrzymać pod koniec maja grupę pograniczników, którzy za łapówki od 3 do 5 tysięcy dolarów mieli wypuszczać z kraju mężczyzn objętych mobilizacją. Komunikat o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej SBU umieściła na komunikatorze Telegram, ale szybko go zdjęła. Dziś nie ma po nim śladu, czytamy w RZ. Dane Polskiej Straży Granicznej potwierdzają, że od 24.02 do 7 czerwca 2022 rok do Polski z Ukrainy wjechało łącznie 3,645 milionów obywateli Ukrainy, w tym 432 tysięcy mężczyzn w wieku 18-60 lat. Skala korupcji i nieszczelności systemu jest wielokrotnie większa niż można było przypuszczać. Posłowie z Przemyśla mówili mi o tym, ale te dane pokazują, że to proceder masowy, skomentował te dane poseł Tomasz Siemonial. Mężczyźni, którzy wyjechali z Ukrainy, rzadko rejestrują się w Polsce, na co wskazują rządowe dane. W grupie 18-65 latków wnioski o PESEL złożyło zaledwie 5,1 tysięcy. Jest i druga strona medalu. Od momentu wybuchu wojny dziesiątki tysięcy Ukraińców opuściło Polskę i inne kraje, by wrócić do ojczyzny i bronić jej przed rosyjską napaścią.